czy bez? Pytanie, czy jest potrzebne. Bez mikrofonu, prawda? To będzie chyba też wygodniej. Słuchajcie, no temat jest zarządzanie firmą medialną jako zawód wysokiego ryzyka. Faktycznie jest tak, że w gorącym okresie się z wami spotykam, chociaż dużo spokojniejszym niż za pierwszym razem, kiedy publikowaliśmy taśmy tygodnika wprost. Dzisiaj no w internecie żyją bardzo mocno, to widać. Tygodnik do rzeczy publikował kolejną taśmę, ale jak wiemy, jest gorący okres po debacie, który jest głównym tematem i nutem w mediach, ale myślę, że tutaj, jeżeli będziecie mieli pytania, to bardzo chętnie opowiem o tym doświadczeniu. Poza wprost do rzeczy polecam też, to wiem, że macie Magiel, który jest u was dostępny, a jest Marysia, która przeprowadzała ze mną wywiad. Marysia, dzięki za przybycie. Jest Matthew Tillman, my friend from York. Matthew, welcome. Słuchajcie, zaczynając od sprawy biznesowej, kilka słów na wstępie, później może przejdziemy do pytań. Jedna z historii, którą chętnie opowiadam, z wykładu Johna Harnisha, który napisał taką książkę i bardzo wam ją polecam, Rockefeller Habits, czyli jak ludzie, którym się udało zbudować dużą firmę, zbudować fortunę, w jaki sposób, jakie rzeczy wykonali, jakie czynności robią na co dzień, które doprowadziły do tego sukcesu. I Joe Harnish analizował wiele firm, w tym firmę Apple, kiedy te firmy musiały przeskoczyć dynamicznie ze średniego wzrostu dynamicznego do tego, żeby stać się dużą firmą, korporacją. Jakie czynniki powodowały, że to się udawało? Jakie cechy miał zespół menedżerski, jakie zespół miał lider? Ale jedną z historii, którą on opowiada, która jest uniwersalna i dotyczy nas wszystkich, to jest rzecz oczywista, że codziennie wschodzi słońce. Codziennie wschodzące słońce nad Afryką powoduje, że budzą się zwierzęta i muszą biec. Trzeba wiedzieć, dokąd się biegnie. Budzą się gazele, które muszą uciekać przed lwami. Budzą się lwy, które muszą dogonić te gazele, żeby mieć co zjeść i czym nakarmić swoje potomstwo. Natomiast jeżeli się obudzicie jutro, to niewątpliwie trzeba biec szybko. Pytanie, w jakim kierunku, i to jest krótki film. Okej, więc niewątpliwie to ważne, żeby wiedzieć, dokąd się biegnie, jaka jest strategia, jaki jest cel. I studia to jest ten moment, kiedy trzeba poświęcić czas, żeby wybrać właściwą drogę w biznesie. I ja z mojego doświadczenia, którym mogę się podzielić, i zakładałem swoje pierwsze pismo w roku 98. Przyjeżdżałem często na Uniwersytet Warszawski, gdzie wydawana była Gazeta Studencka, mój główny konkurent w tamtym czasie. Magla chętnie podglądałem, bo zacząłem robić magazyn studencki, dlaczego, będąc na praktyce w tygodniku wprost. I trochę po takiej praktyce, gdzie pojechałem też z ofertą inwestycyjną, namawiałem, żeby dołożono mi $2000 do moich $2000, czyli dzisiaj to nie byłaby dużo większa kwota, wyobraźmy sobie, że 30-40 tysięcy złotych, jakie można mieć z majątku, który dostajecie od rodziców. Dobry, używany samochód, sprzedajecie i to jest wasz kapitał, więc ja poprosiłem zgodnie wprost o tą inwestycję, z której wprost nie skorzystał, ale powiedział też, że mi się nie uda zrobić gazety, że trzeba mieć nie $2000, a $2 miliony. I trochę na takiej wierze i przekorze nas Polaków stwierdziłem, że to jest droga, jaką ja chcę pójść, jednak zrobię tytuł prasowy. W 98 startowała również Wirtualna Polska. Radzono mi wtedy, żeby robić internet. Być może to była dobra porada, ale ja sobie dałem zadałem ten punkt, żeby zrobić pismo, gazetę. Moim benchmarkiem był miesięcznik Machina. I na nim się wzorowałem. Drugim takim miesięcznikiem był film. Tam było po prostu masa reklam, o którą wszyscy zabiegaliśmy, i ja stwierdziłem, chciałem takie pismo wydawać. Tak. Z czasem, kiedy udało mi się rozkręcić magazyn studencki, dlaczego, przy współpracy z uniwersytetem, nawet partnersko korzystałem tutaj z biura na uniwersytecie, udało mi się z czasem zbudować agencję reklamową, agencję marketingową i następnie kupić kolejne pisma, czyli miesięcznik Machina, który
kupiłem od syndyka po dwóch latach niewydawania i zrobiliśmy z tego relacji z ogromnym sukcesem. Później miesięcznik Film, który udało się kupić od francuskiego koncernu Manchet Film Paci, który sobie nie radził z tym wydawaniem. W każdym razie ten cel był bardzo jasny. Ja chciałem być wydawcą po inspiracjach, jakie miałem, i ten cel był mi zawsze przyświecał i pozwolił się osiągnąć. Natomiast niewątpliwie to zdarzenie z drzewem to jest istotne, żeby ten cel dobrze zdefiniować. Jak jesteście studentami, to jest dobry moment, żeby przeprowadzić sobie analizę, być może spróbować jakiegoś biznesu, bo niewątpliwie próba, kiedy jesteście studentami, jest znacznie łatwiejsza niż kiedy wejdziecie do jakiejś korporacji i potem będziecie z niej wyskoczyć. Łatwiej jest czy spaść z kucyka, osiołka, małego konia, niż wskoczyć na ogiera i mówić, że ja teraz mam radę zrobić duży biznes. Te fundamenty są bardzo istotne. Mówię o tym, że być może gdybym zrobił lepszą analizę, to dużo więcej, dużo bardziej strategię oparłbym o media cyfrowe, o właśnie taką wirtualną Polskę, która była moim pierwszym klientem, kontraktem i oni robili wszystko cyfrowe. Ja również zacząłem w stronę internetową, ale postawiłem faktycznie na papier. No i dzisiaj wszyscy wydawcy papierowi, nie tylko ja, faktycznie muszą naprawdę się gimnastykować, żeby zdołać przepiąć się na strategię cyfrową. Także jak wzejdzie jutro słońce, to też musicie biec. Nieważne, czy jesteście lwem, czy gazelą. I trzeba biec szybko. Film jest zabawny, ale on ilustruje to, jak jest w biznesie. Tak? Znaczy naprawdę w biznesie rzadko kiedy jest moment oddechu, odpoczynku, po prostu trzeba biec. A na polskim rynku, który no, jest z jednej strony duży, tak? Bo mamy powiedzmy 30 kilka milionów konsumentów, prawie w Wielkiej Brytanii miliony, więc zawsze to mniej, też jest siła nabywcza za granicą. Coraz więcej ludzi wjeżdża, ale w Polsce jak zobaczycie na biznesy, no to faktycznie mamy ten moment, kiedy dużo majątku zostało sprzedane. Jest sporo firm zachodnich i ten rynek jest konkurencyjny. Na moim rynku, na rynku wydawniczym, te błędy w prasie zostały popełnione w mojej ocenie, ponieważ z jednej strony oczywiście wolny rynek, wolna gospodarka jest najlepsze, co nam się mogło przydarzyć i najpiękniejsza transformacja, jaką mogliśmy przejść. Natomiast z drugiej strony no, łatwo wpuściliśmy kapitał zagraniczny, nie budując żadnych barier. Są takie rynki jak rynek Stanów Zjednoczonych, jak rynek niemiecki, gdzie trzeba się legitymować paszportem, żeby być twórcą, właścicielem mediów. Tak? Ileś procent przynajmniej firmy muszą posiadać menadżerowie lokalni czy właściciele lokalni. U nas nie ma tych barier. W związku z czym na rynku prasy aż 75% prasy jest w rynkach niemieckich i szwajcarskich, tylko 24% w rynkach polskich, a 1% w rynkach skandynawskich. Jak zobaczycie sobie, do tego jeszcze wrócę, ale jak zobaczycie na inne segmenty, to samo mamy w systemie bankowym. I te nasze polskie banki no, są dość, powiedziałbym, obarczone pewnymi błędami, czy mówimy o dużej grupie prywatnej. Leszka Czarneckiego walczy z wieloma konkurentami, radzi sobie świetnie, no ale tam ileś problemów faktycznie w tej grupie nastąpiło, ale prywatny właściciel widać daje radę i robi świetną robotę, ale mamy też Skoki. Też polski wehikuł, różne historie o Skokach się opowiada. No nie jest to wehikuł doskonały, bo tam też jest, można powiedzieć, problem dostępu do kapitału, kwestia budowy fundamentów. Większość systemu bankowego wyprzedaliśmy. To samo jak zobaczycie na supermarkety. To świetnie, że mamy duży handel, to świetnie, że są Biedronki. Biedronka, jak wiecie, to jest zwierzę drapieżne, agresywne, więc ekspansja jest potężna, ale wszystkie inne supermarkety, można było te markety wpuszczać mądrzej do kraju, można było je wpuszczać na obrzeża miast, tak żeby rozwijały i poszerzały właściwie obręb miasta, infrastrukturę dookoła. To co my zrobiliśmy, to wpuściliśmy markety i centra handlowe do centrum miast i zabiliśmy lokalny polski handel. Po prostu jest bardzo trudno konkurować, tych sklepików jest coraz mniej. Także tyle słowem wstępu. Słowo o sobie, jak już powiedziałem, mam 39 lat, jestem prezesem, twórcą firmy, która nazywa się PMPG Polskie Media, opartej czysto o kapitał polski, notowanej na warszawskiej giełdzie.
Pierwszy biznes stworzyłem w wieku lat 16. Nawet z sukcesem, ale to było coś innego niż chciałem robić. Faktycznie to był bardziej biznes rozrywkowy, później handlowy. Media otworzyłem w 98 roku. Ten kapitał startowy to faktycznie było niespełna 20 tysięcy złotych, z którymi pojechałem jako student do tygodnika wprost z tą inwestycją. W międzyczasie zainwestowałem w giełdę, wierząc, że te pieniądze pomnożę i że będę miał nie 20, a 40. Straciłem połowę, także wyciągnąłem jak miałem dychę i z tymi 10 tysiącami zacząłem budować moją firmę. No i o notowaniu wspomniałem, oczywiście te miesięczniki kolorowe wszystkie musieliśmy zamknąć. W czasie kryzysu restrukturyzacji będziemy je relaunchować jako media cyfrowe tylko i wyłącznie. Także posiadamy je nadal w portfelu, natomiast dzisiaj wydajemy faktycznie tygodnik wprost i tygodnik do rzeczy. Oczywiście jakieś wydania dodatkowe związane z tymi tytułami. Oprócz tego nagrody Kisiela, Człowiek Roku, Innowatory, no bardzo dużo eventów prestiżowych związanych z tymi tygodnikami. To, co wspomniałem Wam o polskim rynku mediów, czy to jest zawód ryzykowny? Sam w sobie teoretycznie nie. Oczywiście zależy gdzie, jeżeli mówimy o Polsce. Jeżeli spojrzymy na Rosję, no tam jak wiemy, to życie ceni się trochę inaczej, słabiej. Więc Ukraina, Rosja to są w ogóle wszystkie miejsca, wszystkie kraje, gdzie przechodzi się jakieś rewolucje, przeobrażenia gospodarcze, gdzie mamy silną dyktaturę władzy. Faktycznie ten zawód bycia wydawcą, bycia dziennikarzem jest ryzykowy. Jeśli mam mówić o Polsce, to myślę, że nie jest źle, że Polska jako kraj demokratyczny z dużym pluralizmem, dużym, ale problemem wielkości jest wielkość rynku, tak? Bo zbyt duże wydawnictwa są zbyt skoligowane z władzą, zależne od pieniędzy rządowych czy dużych firm, żeby pozwolić sobie na tą niezależność. I w tym sensie, jeżeli obserwowaliście to, co działo się przy naszej pierwszej publikacji w tygodniku wprost, Czarek Łazarewicz też, który uczestniczył jako dziennikarz w tym wszystkim, także miło Cię widzieć. To było coś, co nas niewątpliwie ogromnie zaskoczyło, szczególnie jeżeli chodzi o działanie służb państwa i nieudolność tych służb. Znaczy, mogliśmy się spodziewać się wszystkiego, ale tak jak dzisiaj nie wiem, czy po dzisiejszych taśmach, które autor Cezary Łazarewicz zaniósł kopię do prokuratury, nie wiem, czy samodzielnie. Czy samodzielnie, czy prokuratura zadzwoniła. Myślę, że kiedy jest dialog z wydawnictwem, z wydawcą, z redaktorem naczelnym, to zresztą sam oferował Sylwester Latkowski, to po prostu bywa się to dialogiem, rozmową, współpracą i taka była oferta Latkowskiego, że on te taśmy jest w stanie zdeponować, złożyć w momencie, kiedy no, dokona to, co należy do niego jako dziennikarza i do zespołu, czyli do wyeliminowania, upewnienia się, że materiałach nie ma, ujawnienia źródła, które zastrzegło sobie anonimowość, do wykonania pracy dziennikarskiej. No i faktycznie w tym momencie stało się bardzo ryzykownie, bo cała akcja służb, prokuratury, ABW stała się po prostu dla nas groźna. Była fatalnie przeprowadzona wewnątrz. Sami prokuratorzy później mieli problem z tym, że czuli się faktycznie zagrożeni, złożyli donosy na nas jako na dziennikarzy, że mogli doznać uszczerbku na swoim życiu i zdrowiu. Jeden z zarzutów był pod bodajże moją osobę, bo był to fragment, który nie znalazł się na kamerze, którą rejestrowali, czyli ja miałem pobić fizycznie prokuratora w pomieszczeniu, w którym było 10 innych osób i w którym odbywała się rejestracja kamerą, ale to w momencie, kiedy otwierały się drzwi, to ja miałem być tym, który pchał, podbiegł, pchał i bił prokuratora. No ale po konfrontacji, gdzie każdy z nas przyznał, pozostał przy swoim zdaniu, ta sprawa na razie została umorzona. Mam nadzieję, że taką zostanie, bo jest to absolutnie jeden z największych absurdów, jaki przyszło mi słyszeć. Także ten rynek no, bywa trudny, kiedy publikuje się trudne materiały, kiedy uprawia się bezkompromisowe dziennikarstwo, wierząc w to, że robimy to po to, aby pokazywać prawdę, aby nie zamiatać tematów pod dywan. To jest pytanie, co robicie z będąc chorym, czy jeżeli macie gangrenę, to będziecie udawali, że
możecie z nią chodzić i nic się nie stanie, może jakoś ta choroba przejdzie. Czasami trzeba podjąć męską decyzję, nie wiem, obciąć nawet i rękę, czy nogę i uratować resztę organizmu. W tym sensie tego bezkompromisowego dziennikarstwa w Polsce jest mało w mediach. To, co powiedziałem wam, kiedy firma staje się zbyt duża, potrzebuje no, takiego, a nie innego cash flowu do wpływu i reklam. I przykład taśmy jest takim przykładem. Te taśmy chodziły po różnych redakcjach, po kilku redakcjach i żadna z nich nie zdecydowała się na publikację. Właśnie z tego powodu, z powodu utraty reklamodawców, sponsorów, którzy też byli na tych taśmach przedstawiani. W naszym przypadku poszliśmy na tą bezkompromisowość. Straciliśmy też naszego największego reklamodawcę, jakim jest firma Orlen. Prezes tej firmy również znalazł się na tych taśmach i te taśmy, no faktycznie po puszczeniu całego materiału i pokazaniu, jak w Polsce się dealuje, to jest oczywiście firma, która wycofała od nas swoje reklamy, nie przedłużyła z nami kontraktów i łączny koszt utraty naszych przychodów czy kontraktów, które mieliśmy podpisać, oszacowaliśmy na 15 milionów złotych. Jak pytacie mnie o ryzyko, to niewątpliwie dla firmy w skali, której ja prowadzę, to są przychody około 70 milionów złotych, no 15 to jest duży procent. Mało tego, te 15 milionów już nabudowuje, są to dość rentowne pieniądze, bo są nabudowane na pewną strukturę i bazę kosztów. Więc w tym sensie podjęliśmy ogromne ryzyko, a do tego doszło ryzyko życia i zdrowia. Był taki moment, to jest w komunikatach, w Sylwce, w książce Sylwka Latkowskiego, mówiący też o tym, że no w którymś momencie potrzebna była fizyczna ochrona, o którą na początku po tej całej akcji do ABW wydawało nam się, że tak nie będzie, ale przyszedł taki moment, że Sylwester Latkowski do mnie zadzwonił i poprosił o tą ochronę dla siebie i dla Michała Majskiego, drugiego dziennikarza, z którym głównie współpracował przy tych materiałach. I tej ochrony nam odmówiono. Trzy agencje ochroniarskie. Jedna z tych agencji zbudowana w oparciu o ludzi związanych kiedyś z BOR-em. Odmówiły nam tej ochrony i powiedziały, że się nie podejmą. Więc naprawdę próbowaliśmy wieloma metodami, żeby to się udało i nie było łatwo. I wtedy poczuliśmy się faktycznie zagrożeni. Tak? No bo pytanie, jak daleko mogą się posunąć służby. To było pytanie, czy po nieudanej akcji w redakcji tygodnika Wprost te służby wejdą do nas do domu, do Latkowskiego. Redakcja musiała pracować tak naprawdę w konspiracji. Tak? I same spotkania, komunikacja dziennikarzy i zabezpieczenie składania tytułu musiało się odbyć całe poza redakcją. Więc przyznam, że czuliśmy się zagrożeni przede wszystkim przez państwo i to było najgorsze, bo nikt z nas na co dzień nie ocenia się Polski do tego stopnia, żeby musieli się chować, ukrywać przed państwem. Natomiast nie widzieliśmy innego czynnika zagrożenia. Nie widzieliśmy czynnika zagrożenia, jakim miały być, nie wiem, osoby, które były nagrane na tych taśmach i w tym stopniu. Więc przyznam, że to jest najgorsze z wyobrażeń, jakie można było mieć, kiedy boimy się swojego państwa i wtedy jak daleko on może się posunąć w metodach działania. No, szczęśliwie nie wydarzyło się nic złego, tragicznego i tak jak mówię, dzisiejsze taśmy, one są dużo spokojniejsze i chyba nie ma takiego szoku. Już wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, jak daleko ta kolaboracja przy tych stolikach knajpianych się odbywa i dzisiaj to nas coraz mniej szokuje, ale to uważam, że jest rola mediów właśnie to obnażanie i tego nie są w stanie robić media z kapitałem zagranicznym. A to dlatego, że one przyszły do Polski robić biznes. To główne pytanie do mnie było, dlaczego jesteśmy skłonni puścić te publikacje, tracąc tak dużo przychodów? No bo firma powinna się kierować zyskami, wynikiem, obietnicą dostarczenia wyników do inwestorów. Ale pytanie, czy media to jest tylko biznes? Czy to jest jakaś rola społeczna, którą powinny pełnić? Ja mam to podejście, że bardzo ważna jest misja i rola społeczna mediów. I to jest priorytet. One muszą się finansować oczywiście. Musi być ten balans, ale niewątpliwie ten czynnik ekonomiczny został naruszony bardzo, bardzo mocno. No i tutaj właściwie te wszystkie firmy, które mamy, Asche Filipacie francuski, Burda jest połączona w tej chwili z innym wydawnictwem,
Bauer, ogromny niemiecki wydawca, największe obroty, właściwie gdyby połączyć wszystkich pozostałych wydawców, to dopiero będziemy w wielkości Bauera niemalże. Jest to taka siła, to są gazety, głównie gazety telewizyjne, tygodniki z programami telewizyjnymi. No, jest trochę prestiżowy oczywiście mediów jak Twój styl. Axel Springer, wydający również media opinii, Fakt, czy Newsweek Polska. No i Onet oczywiście, to jest transakcja z Onetem. Bauer kupił Interię znowu. Wirtualna Polska, która jak wiecie jest listowana na giełdzie, więc jest to polski kapitał na bazie grupy O2. To akurat dobrze. I TVN, transakcja, do której nie był w stanie wystartować żaden polski kapitał. Zwyczajnie nas nie stać na zakup TVN-u, więc to jest transakcja, do której wystartowały tylko firmy zagraniczne. I zwyczajnie jest brak tego kapitału w mediach, bo media nie są bardzo rentownym przedsięwzięciem, w szczególności te tradycyjne. Tak, nowe media, internet, w którym wy bardziej funkcjonujecie i żyjecie, to niewątpliwie oczywiście tak. Czy jakieś pytania, słuchajcie, bo będzie mi łatwiej też zmierzać w kierunku, który wam odpowiada. Jeżeli są jakieś pytania na bieżąco, to zachęcam od razu, pozwolę mi trochę ukierunkować dyskusję. O polskim rynku mediów mógłbym mówić wiele. To pytanie też bardziej, co byście chcieli wiedzieć, tak, jak on wygląda, czy rozpoznajecie twarze z tego rynku. One są pomieszane, to nie są wszystkie oczywiście. Niewątpliwie istotne na dole w okularach czarno-białe zdjęcie Dariusz Fikus, który otworzył Credo Rzeczypospolitej. To jest krótkie credo 88 punktów, zmodyfikowane przez właściciela nowego Grzegorza Hajderowicza w sposób dość nieudolny, przyznam, ale no bo to credo faktycznie funkcjonowało, dziennikarze się nim posługiwali, bardzo proste, mówiąc o tym, jaka jest faktyczna misja mediów i przypominająca dziennikarzom, dokąd zmierzać. To jest jedno z niewielu credo, które w mediach funkcjonuje, bo nie ma takiej praktyki do końca, żeby w polskich mediach te credo tworzyć. Stefan Kisielewski, Nagrody Kisiela, które wręczamy, niewątpliwie jeden z najbardziej wybitnych, inteligentnych polskich, między innymi pisarzy ostrych piór, który miał świetne złote myśli, właściwie wiele z nich było jak credo, którą można się było kierować. Ja mówię o credo dlatego, że właśnie jest bardzo duża niechęć do tego, żeby tworzyć ten kodeks, którym rozumiemy się jako wydawca i dziennikarze, i jako cały zespół, dokąd zmierzamy. I to moje doświadczenie wynika stąd, że ja swoją firmę stworzyłem po przeczytaniu dwóch biografii. Jedna to była biografia Ruperta Murdocha, który stworzył News Corporation z niewielkiej australijskiej firmy, właściwie podbił cały świat. To była biografia, którą przeczytałem jako student w Londynie, pracując, będąc tam w czasie studiów. I stwierdziłem, że to jest moment, kiedy ja chcę robić media. Pytanie było, jak to zrobić. I to rozwiązanie przyniósł mi Richard Branson ze swoją biografią. Założył gazetę Student, a następnie zbudował Virgin Group. Tak więc trzeba odważnie marzyć i to, co zrobił Branson, było niebywałe. Faktycznie jako student zrobił później wytwórnię płytową i Virgin, myślę, że jest tam doskonale znany, więc nie muszę mówić dalej. Ale to, co mnie zafascynowało w Murdochu, to była oczywiście skala, natomiast media głównie były tabloidowe. Oczywiście to się zmieniało, później prestiżowe telewizje konserwatywne, dzisiaj Fox News, który no, dogonił CNN, właściwie pobił go w wynikach. I to jest telewizja antyrządowa. Wszyscy prognozowali, że Murdochowi się to nie uda, a jednak stanął wbrew rządowi, miał tą odwagę i ten Fox News jest troszkę nasza Republika TV marzyłaby być takim Fox Newsem. Życzmy jak najlepiej, bo dobrze jest, kiedy poglądy mogą się mieszać, ścierać i kiedy mamy ten prawdziwy pluralizm. Natomiast z czasem to, co udało mi się zrobić, to gdzie wracam do credo, to jest poznać korporację Michaela Bloomberga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, byłego burmistrza Nowego Jorku. I ja szukałem też tytułu ekonomicznego, który możemy wprowadzić do Polski i padło na Bloomberg Business Week. Więc spotkaliśmy się w Nowym Jorku z korporacją Bloomberga. Na miejscu przekonaliśmy ich do tego, żeby udzielili nam tej licencji, ponieważ Bloomberg kupił Business Weeka, połączył tytuł, zlikwidował wszystkie licencje na świecie,
Polska była tą pierwszą przez nich przyznaną licencją. I to, co nam się spodobało na tym spotkaniu i do czego przekonywaliśmy też, dlaczego nam zaufali, to był kredyt w całej korporacji Bloomberga. Taka jest ta agencja, jedna z najbardziej prestiżowych obok Reutersa, agencji informacyjnych, która skupia się na ekonomii, na firmach, na cyfrach, więc tam dla analityków wiarygodność jest niezwykle fundamentem. I ta cała korporacja Bloomberga funkcjonuje właśnie w oparciu o kredyt. O kodeks, który oni spisują, on jest dość prosty, czyli zasady, którymi się kierujemy. I działa na tej zasadzie, że co roku wszyscy pracownicy firmy Bloomberg ten kodeks mają podpisać. Po pierwsze, że pamiętają, po drugie, że go stosują, a po trzecie, że go stosowali w roku poprzednim. I to działa tak, że przełożona osoba, która podpisuje, potwierdza, że tak faktycznie jest. Więc poniekąd przypominamy sobie te fundamenty i proste zasady. Ja przyjechawszy z Bloomberga, próbowałem zrobić to u nas. Tomek Lis obiecywał mi, że zrobi to w tygodniu wprost. Obiecywał, to się nie zdarzyło. Michał Kobosko, który prowadził Bloomberg Biznes, później przeszedł do redakcji tygodnika wprost. No w Bloombergu mieliśmy ten amerykański kodeks, więc odrobinę nam to funkcjonowało. Więc obiecywał, że zrobi to w tygodniku wprost, że przerobi tego ten bloombergowski. No, rozmawialiśmy długo, byliśmy już na dobrej drodze, ale również nie udało się kropki na tym postawić. No i wreszcie jest Sylwester Latkowski, który też mi obiecał, że to zrobi. No ale to jest, jeżeli coś jest tylko jednostronne i nie zadziała, że przyjmie tego redakcja, to będzie trudne, więc faktycznie potrzebny jest ten dialog między wydawcą a dziennikarzem. I to za Sylwka udało się połowicznie. Troszkę narzuciliśmy to. Credo, przyjęliśmy credo oryginalne w tygodnika wprost, to jest bardzo proste. Funkcjonuje od 32 lat. W numerze celowym tygodnika wprost redakcja napisała, że nieważne, będzie lepiej lub gorzej, czasami trudno, ale zawsze obiecujemy czytelnikom pisać wprost. Więc to credo funkcjonowało w redakcji i myślę, że taśmy i inne materiały pokazały, że faktycznie ono weszło w życie i zostało dobrze zaimplementowane. I to, gdzie udało mi się dokonać wprowadzenia tego credo, to jest tygodnik do rzeczy. Ponieważ to był nowy podmiot, bardzo ciekawa historia. Tu mogę wam powiedzieć o tym ryzyku, które czasami w biznesie trzeba podjąć. Czyli kiedy redakcja tygodnika, uważam, że wydanego w grupie Rzeczpospolitej, ze względu na tarcia między wydawcą a redaktorem naczelnym, redaktor naczelny stracił pracę, mówimy, to był listopad, grudzień, chyba listopad. I za Pawłem Lisickim jako redaktorem naczelnym jeszcze był chyba w Rzewie, więc Rzeczpospolita oddał innemu naczelnemu do prowadzenia. Był naczelnym, uważam, że, ale kiedy stracił pracę, prawie 30-osobowy zespół w grudniu, zimno, tam święta, choinka, prezenty, wszyscy powiedzieli, że idziemy za naszym redaktorem naczelnym. Nie jesteśmy skłonni iść na kompromis i zostać u tego wydawcy. I to, przyznam, że mnie zafascynowało, że ten zespół jest tak zdalny, tak silny, że był w stanie tę decyzję podjąć właśnie w grudniu, w najtrudniejszym momencie, a większość tych osób ma wielodzietne rodziny, kierując się swoimi konserwatywnymi poglądami. No i po spotkaniach praktycznie z Pawłem Lisickim, Piotrem Gabrielem podaliśmy sobie ręce, stworzyliśmy na papierze na dwóch stronach założenia i dałem moim jedynym warunkiem sfinansowania tego tygodnika to było to, że stworzymy kredo. I że wszyscy będziemy wiedzieli, ponieważ te poglądy są dalsze, bo ja jestem jednak liberalny w podejściu wprost, jest mi bliższe, jeżeli chodzi o wartości i zasady, którym się kieruję. Powiedziałem, że ta swoboda i ten pole dialogu musi być właśnie w oparciu o kredo, które co roku podpisujemy i to funkcjonuje. Także tutaj mi się udało. Jeżeli nie macie pytań, to precyzyjnie nie będę wybierał, bo mógłbym o każdym. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, co Was sądzi, czy można powiedzieć, że istnieje na przykład jakaś kolaboracja między mediami a środowiskiem rządowym, czy z CIA, czy do Facebooka w Polsce? Tak. Czy to raczej nie istnieje tak, że wydawcą zmienić rządowy? Znaczy, na pewno to w
współpraca nie jest taka otwarta, jaką wszyscy możemy sobie wyobrazić, że ona jest bardzo silna, ta kolaboracja jest w Polsce. To nawet pokazała ta słabość, kiedy służby próbowały coś zrobić. One nie wiedziały, jak wejść do redakcji, tak? Nawet nie wiedziały, jak te mechanizmy funkcjonują. I na tym polegał główny problem. Powiedziałbym, że redakcja na siłę, ABW nagle na siłę próbuje, myślę, że przyjdzie z tymi listami, wystraszy dziennikarzy, rzuci na podłogę i to tak zafunkcjonuje. Takie było wyobrażenie służb. To pokazuje, że na co dzień nie mają praktyki, doświadczenia, nie utrzymują tej relacji z dziennikarzami. Raczej dziennikarze też są świadomi. Są akurat tą grupą, która będzie bardzo daleko od jakiegokolwiek kontaktu i służb. Jeżeli chodzi o samą strukturę znowu całych firm, to też służby są po prostu gołe, jeżeli chodzi o pieniądze. Służby nie mają czegoś, co byłoby atrakcyjne dla wydawnictwa. Wyobrażam sobie, że ktoś by chciał być wydawcą i miał wsparcie jakichś, nie wiem, służb, kapitału, przejmował i tak dalej. To tak w Polsce nie funkcjonuje. Służby mają, zresztą zobaczycie na obecnych taśmach, CBA walczy o parę dodatkowych groszy, żeby mieć na podwyżki wypłaty. Raczej te budżety są ciasne, być może tam na dół, ale te struktury są po prostu słabe, nieudolne, rozbite. No tu też są różne opinie, ale jak patrzymy na pracę, którą wykonał Antoni Macierewicz, zniszczył ten polski system służb. To i dobrze, i źle. Jedni mówią, że tak się nie robi, że się nie wystawia polskich agentów na strzał. Ale drudzy mówią, ok, no to była stara struktura, nie buduje się na starych korzeniach, bo to zawsze będzie złe i być może lepiej jest zniszczyć i budować na nowo. Więc my nie zbudowaliśmy sobie jakichś silnych super służb, które potrafią. No czyli nie potrafią, to pokazuje, te taśmy obnażają słabość tak naprawdę, przede wszystkim służb. Natomiast, więc nie ma tego czynnika, gdzie wydawcy w ogóle mogliby współpracować w ten sposób. Jeżeli mówimy o polityce, o jakichś kolaboracjach, nie wiem, partii politycznych i tak dalej, partie mogą nam wszystko obiecać, ale w niczym nie pomogą. Tak jedyne, w czym mogą pomóc, to, że okej, no tak jak mówię, jest się duży i ma się zlecenia z iluś tych spółek Skarbu Państwa jeszcze istniejących, no to niektórzy dbają o to i traktują jako czynnik bardzo istotny, żeby te pieniądze płynęły. To nie są wielkie pieniądze. To mogę podać jako chyba wyobrażenie, kiedy człowiek z poprzednio, nie jest jeszcze na stadzie, Grzegorz Hajderowicz, kupił Rzeczpospolitą. I to jest bardzo dobry przykład, gdzie jest bardzo wiele sugestii, sytuacji, że zrobił to na zlecenie rządu, zna się z ławki szkolnej z Pawłem Grasiem. Więc myślę, że to jest przedsiębiorca, który odniósł dość duży sukces w innych dziedzinach życia, w restrukturyzacji, w kupnie przedsiębiorstw. I myślę, że te media, pomijam, że to zaspokoją jego ambicje jakieś, jeżeli chodzi o strefę wpływów, jak one działają, to wyobrażenie było takie, że znając się z pewną grupą polityków, on sobie załatwi kontrakt tam 5 milionów, tam 5 milionów i to mu się złoży. To wyglądało, że to się uda. Ale jeżeli mówimy o poziomie próby załatwienia czegokolwiek, czy kogokolwiek, jeżeli chodzi o strefę, nie wiem, władzy i polityki, to myślę, że nawet gdyby się udało cokolwiek załatwić, to nie byłoby to więcej niż 500 tysięcy. Między 500 tysięcy a 5 milionów jest przepaść. Więc, a znowu, jeżeli zmultiplikujecie, okej, przyjmijmy, że politycy potrafią załatwiać, no to jeżeli ustawić 100 dili po 500 tysięcy złotych, no to przecież to wszystko wyjdzie. Nie ma szansy utrzymania w tajemnicy. Więc to pokazało, że Rzeczpospolita nie dostanie jakiegoś zastrzyku finansowego ze spółek skarbu, z rządu i tak dalej, że to po prostu nie funkcjonuje. Także powiedziałbym, że to jest trochę taki filtr raczej programowy, właśnie to credo, którego nie ma w redakcjach. Gdyby było credo i nawoływało dziennikarzy, przypominało do pełnienia misyjności, to dużo więcej mielibyśmy tej swobody dziennikarskiej. Tym bardziej no, kierujemy się biznesem. Tak? TVN będzie raczej grał w stronę no, tej władzy, która jest. Agora również. To bardzo silnie było widać, kiedy Agora waliła w nas jak bębny. W ogóle nie szukając nigdzie jakiejś neutralnej strefy. Ja sam wybrałem się do redaktora naczelnego, którego nie znałem osobiście. Porozmawiać, dlaczego są tak stronniczy w tej sprawie i dlaczego nie zajmują się dziennikarstwem, a nie tylko oceną tego, że wprost zajmują się czymś, co jest nielegalne. Tak. To był jedyny punkt. Więc jeżeli odpowiadam na pytanie, to wydaje mi się, że ten nieraczny działań to bardzo dobrze. Tak powinno być. To jest raczej sama swoboda i decyzja mediów, że są tak blisko linii rządowej. Mm-hmm.
Tu wam właściwie powiedziałem, bo bardziej chciałem wytłumaczyć tą, ale jeszcze pytałeś trochę o te międzynarodowe, więc odniosę się, jak mi się wydaje, że jest. Faktycznie w tych mediach międzynarodowych i w tym kapitale powiedziałem wam o Verge, powiedziałem o Bloombergu, Newscope, te pierwsze logotypy. Natomiast no, oczywiście cała strefa nowych mediów, silnego Google'a, Facebooka, walczą tradycyjnie wydawcy. Szczególnie jak Serge Klinger w Europie pozywa Google'a, który zabiera mu bardzo duże pole. Oczywiście te duże koncerny wychodzą naprzeciw i robią program Google, teraz robią nowy program, gdzie 150 milionów euro dotuje do rozwoju mediów w Europie, żeby wspierać wydawców w tej drodze transformacji cyfrowej. 150 milionów euro brzmi dużo, ale na skalę takiego Springera to jest naprawdę niewiele. Więc to jest program, który z jednej strony mówi, ok, my pomagamy się transferować, ale on pomaga przede wszystkim małym firmom, średnim firmom, lokalnym mediom. Co działa oczywiście z drugiej strony na niekorzyść tych dużych wydawców, którzy wolą, żeby te lokalne media nie rosły i żeby można było im podkładać szyny. Także to jest bardzo duża wartość dla średnich wydawców, którzy no pole startu w tych nowych mediach mają często to samo, gdzie duże koncerny. I teraz jeżeli chodzi o potencjalną współpracę ze służbami, no myślę, że Stany są dużo bardziej krajem, z pewnością są dużo bardziej krajem policyjnym. Ta ingerencja służb jest przeogromna, więc nie wiem, czy to się odbywa w porozumieniu, sądzę, że to pewnie jest tak, którzy sobie przychodzą, bo to jest chyba przykład naszych telekomów, jak to działa. Tutaj akurat poszliśmy jako Polska bardzo daleko, jeżeli chodzi o inwigilację przez telefony komórkowe i tego możecie być absolutnie pewni i świadomi. Wszystkie mity, które krążyły, jak dużo można zrobić z telefonem komórkowym, no ja w to osobiście nie wierzyłem do czasu taśm. Kiedy miałem faktycznie okazję przekonać się o tym, jak daleko funkcjonujemy, ile służby wiedzą, ile wiedzą następnie wręcz psycholodzy dzwaniający się do mojej rodziny, próbujący zrobić jakieś tam wpływy. Ale to wszystko wynikało z rozmów między nami. Znaczy nie było sposobności w ogóle na zdobycie innej wiedzy. No ale potem kilka rozmów, gdzie pogłębiliśmy tą wiedzę z prezesami telekomów, czy dyrektorami wysokopomocowymi. Więc wygląda to tak, że w telekomie służby mają swoje pomieszczenie, do którego znowu operator nie ma wejścia. Są wpięte bezpośrednio w łącza i jeżeli chodzi o przepływ danych, to mówimy o 100% danych, które przechodzą przez telefon komórkowy. To jest oczywiście tylko pytanie o zasobność i tu upatruję jedną słabość, że te służby nie mają dużo pieniędzy, a wiadomo, że technologia kosztuje, że rozszyfrowywanie kolejnych aplikacji, kolejnych zabezpieczeń, które budują takie software jak Twitter, Facebook czy inne transfery danych, no to kosztuje. Ten sztab informatyków, którzy potrafiliby to odczytywać, byłby potrzebny duży. Więc no, niewątpliwie działa rejestracja taka, że z automatu słowa kluczowe typu bomba są zapisywane i wkładają i to jest odsyłane z automatu, potem siedzą osoby na słuchawkach i weryfikują, czy ta bomba to po prostu żart, czy to wyczuła jakiegoś tam wątku, więc to faktycznie tak działa i w tym sensie telefonia komórkowa no, niesie pewne ryzyko. Ja autentycznie znam prezesów banków, którzy są świadomi, jak to działa, nie posiadają konta cyfrowego, znaczy, czy elektronicznego, albo prezesów telefonów, którzy takie konto mają, ale nie trzymają na nich więcej pieniędzy niż XYZ. Tak i to mi pokazuje, że ta ich świadomość i wiedza no, potwierdza, że służby mogą zajrzeć na konto, na wasze przelewy, taką władzę mają. Co gorsza, kiedy pokój jest zamknięty, nie trzeba się spowiadać, to nie trzeba zostawiać śladów. Można zerknąć, podejrzeć bez zgody prokuratora. Oczywiście ta wiedza jest bezużyteczna w praktyce w sądzie, no bo nie ma specjalnej zgody prokuratorskiej, to tej wiedzy nie można użyć. No ale to musimy być świadomi świata cyfrowego i ja jestem wyznawcą jawności, otwartości. Jeżeli nie macie nic do ukrycia, to prawda obroni was zawsze. To jest jedyna rzecz, którą można walczyć. No i to samo w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że ta ingerencja służb w Stanach jest duża. To zresztą widać, jak przylecicie na lotnisko do Stanów. Kontrola, którą musicie przejść, stanąć w kolejkę, odczekać palce, oczy. Jesteśmy zarejestrowani, wszyscy widzimy, że ta ingerencja jest i będzie coraz większa. Ale sami się dajemy. Wszyscy nosimy urządzenie nadawczo, odbiorczo, nagrywające, rejestrujące, więc
Każda rozmowa może być dzisiaj wszędzie nagrana, zarejestrowana, czy to jest knajpa, czy kawiarnia, czy spotkanie w Teorzu. I zgodnie z prawem, z polskim prawem, uczestnicy rozmowy mogą ją nagrywać. To nie jest nielegalne. Tak? Więc jeżeli ktoś z uczestnikiem postanowił nagrać swojego rozmówcę, to absolutnie jesteście w mocy prawa, żeby to robić. Pytania? Bardzo proszę. Głośno było o sprawie rosyjskich stron i wynajmowanych zdania przeciw rosyjskiej propagandy. Na ile według pana funkcjonuje to w polskiej sieci? Znaczy myślę, że trolling jest powszechny. W ogóle jako zjawisko. To jest pytanie, na ile działa w sposób komercyjny, usystematyzowany. Na to jednoznacznej odpowiedzi nie mam, bo to robi się w sposób komercyjny. Robią to agencje PR-owskie, reklamowe, zajmuje się zespół ludzi. No ale to, jak zobaczycie, trollingiem zajmuje się każdy sztab wyborczy, tak? W polityce, który ma swoje zespoły ludzi, którzy przygotowują memy takie czy inne, żeby wybić swoje fajne rzeczy, czy zdyskredytować oponentów. Więc myślę, że jest to zjawisko powszechne. Z drugiej strony, jak zobaczycie, firmy również, żeby dbać o swój wizerunek, jest to normalna, komercyjnie dostępna usługa wynajęcia agencji reklamowej, która będzie dbała o wasz wizerunek, logowała się w sposób logiczny z kilku komputerów, prowadziła wpisy. Więc jest to na tyle proste, że jeżeli pytasz tu tylko o stronę rosyjską, jeżeli są takie intencje i ktoś chciałby to robić w sposób popularny, to myślę, że tak się dzieje. Nie potrafię tylko zdefiniować skali. Tak? Ten trolling jest widoczny, widać, jakie te wpisy są. No, jeden jest skomercjalizowany, drugi jest naturalny, że się dają osoby, które duszy gra bardziej tamto państwo i trolują nas wszystkich. Więc niewątpliwie taka dotyczy absolutnie każdej rzeczy, wschodu, zachodu, przedsiębiorstw, firm, polityki, bez wyjątku. Panie prezesie, skoro jesteśmy przy tych służbach, tak. Nie cały czas chodzić. Myślę, że pan powie tym osobom, że też pan współpracował z Arabów. W tym okresie tej afery taśmowej to pan był tym najsłabszym ogniwem, na którego redakcja nie mogła liczyć. Bo pan poszedł wtedy do ABW sam z własnej woli i złożył doniesienie na nas, czyli na tych ludzi, którzy przygotowywali te materiały. A jeszcze, co było tragiczniejsze, mówił się pan teraz ABW, że będzie pan wysyłał te gazety, czyli te nasze publikacje, zanim one dotrą do czytelnika. To jest coś, co się chyba nie zdarzyło w cywilizowanym świecie. Na pewno w Ameryce nie było takiej sytuacji, czy w Europie, nie znam, kiedy wydawca współpracuje ze służbami specjalnymi. Jakie jest pytanie? Pytanie jest takie. Jakie jest pytanie? Czy pan nie jest? Jasne, już odpowiadam panie Czarku. Jak po pierwsze pracował pan w redakcji, był pan na miejscu. Wie pan, czy ktokolwiek ingerował w pana teksty, trzymał pana za pióro, mówił cokolwiek na temat, co ma pan pisać. Jak dużą swobodą jako dziennikarz pan dysponował. Myślę, że to powinien pan sam odpowiedzieć. Jak dużą swobodę miał redaktor naczelny, a w tym pan. Myślę, że naczelny też nie ingerował w pańskie teksty. Zresztą ostatnio stawałem w pana obronie w sprawie MDI. Jednego z trudniejszych case'ów, gdzie pan Czarek przyszedł do nas z Newsweeka właśnie ze sprawą agencji MDI i od tej agencji rozpoczął się poniekąd taki problem wojny wizerunkowej dotyczącej Sylwestra Lawkowskiego. Ta agencja była bardzo drapieżna, trochę o tym trollingu mówiliśmy. Zrobiła wszystko, żeby zdyskredytować pozycję Sylwestra Lawkowskiego w innych mediach, wyciągnąć jego teczki, jakiś tam akta i nadać tonu. I zeznając w pańskiej sprawie, absolutnie stanąłem za panem, bo mieliśmy ten moment, kiedy pan czuł, że z jakiegoś powodu ta publikacja miałaby nie ukazać się w tygodniku wprost. Jako nasz dziennikarz puścił pan tę publikację w tygodniku powszechnym, jeżeli się nie mylę. Jestem panu wdzięczny, że pan służył prawdzie. Ale byłem zdziwiony i ja i Sylwester Latkowski. Tak? Znaczy,
Być może ta percepcja, że brak jest dialogu między wydawcą a dziennikarzami, ja bardzo rzadko spotykam się z zespołem dziennikarskim, prawie wcale nie spotykam się z dziennikarzami jeden na jeden. Mają tą ogromną swobodę publikacji, więc w świetle tego, co Pan mówi, myślę, że nic tu nie przekręcam, ta swoboda jest przeogromna. Jeśli chodzi o ten przypadek, o którym Pan mówi, czyli o tym, co wydarzyło się przy taśmach, czyli sekwencja taśmy, jak wyglądała, całej akcji ABW, w której jako wydawca byłem obecny w całym procesie, jako jedyny właściwie miałem te zarzuty, że to ja miałem redaktora w obronie redaktora naczelnego. No bo tak naprawdę był to taki moment, kiedy musiałem przerwać tą akcję Latkowskiego przez otworzenie drzwi, gdzie mogli wejść dziennikarze i ta akcja się skończyła, więc to ryzyko wziąłem na siebie bardzo duże. Gdyby było tak, no to pytanie o moją rolę, tak? Tymczasem ta rola była taka, żebyśmy mogli publikować, żebyśmy mogli pokazać całą sekwencję taśm. Ale problem, który nam się okazał, problem zagrożenia, o którym Wam wspomniałem, jeżeli chodzi o życie Sylwestra Latkowskiego, który zadzwonił z prośbą o ochronę. Tą ochronę nam odmówiono i to, co Wam powiedziałem, oczywiście poczuliśmy się zagrożeni przez Państwa. W tym wszystkim trolling mediów wynikający z pochodzenia kapitału. Mediów, które chciały stanąć blisko rządu i właściwie za nami stanęła trochę Republika TV, może po koleżeńsku do rzeczy, które jest w naszej grupie wydawniczej, ale nie mieliśmy nikogo, kto by zajmował się tą historią. Główna narracja rządowa, żeby zdyskredytować nas, była narracją rosyjską. Za tymi taśmami stoją służby. I tego nikt nie wiedział, nie wie do dzisiaj. Dzisiaj raczej nam się wydaje to zupełnie nieprawdopodobne i faktycznie no, wszystkie czynniki wskazują, że tak nie jest, ale nikt tego nie wyeliminował. Służby, które są słabe, do tej pory nie zebrały całego materiału taśm, nie zabezpieczyły, nie ustalono, kto nagrywał, na czyje zlecenie. Mamy hipotezę. W związku z czym ta narracja wschodnia. Mamy konferencję Donalda Tuska, premiera, który, no jak wiecie, tam weekend oczekiwań się zajmie, wesoło nas tam w poniedziałek o 15. Konferencja, na której nie pada dosłownie nic, a tylko domniemanie i potwierdzenie hipotezy, że te taśmy są podpisane prawdopodobnie obcym językiem, czy obcym alfabetem. Premier, jak pamiętacie, przypominam, zwraca się publicznie do redakcji wprost, żebyśmy podjęli jakiś dialog z rządem w imię ochrony państwa. I trudno się nie zgodzić, skoro my publikujemy, ale nie wiemy, czy za tymi taśmami. I redaktor naczelny też nie wie, bo ja z redaktorem naczelnym miałem bardzo wiele spotkań, więc pytam się Sylwę, ile ty wiesz. To ma bardzo dużą pracę sprawdzającą. Dotarł do więcej niż jednej taśmy, którą oferowano. Natomiast wprost na pytanie, czy osoby, od których dostaje, a zidentyfikował kilka grup w jego przekonaniu, które posiada taśmy, czy któraś z tych grup jest inspirowana przez Wschód, Sylwet nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czyli mamy wolność słowa, mamy faktyczne zagrożenie Rzeczpospolitej, gdyby za tym stał wywiad wschodni. Mamy nieudolne działania służb, o których się przekonujemy na własnej skórze. Mamy premiera, który z jednej strony wzywa do podjęcia dialogu, z drugiej strony nie podejmuje tego dialogu. Tak? I rozumiem, jest to jakaś obawa. Znaczy rozumiem i nie rozumiem, bo trudno mi zrozumieć, dlaczego premier się boi po prostu jakiejś manipulacji, spotkania. To jest niezrozumiałe, to jest wręcz tchórzostwo. Ale dysponując telefonami do bliskich osób, do byłych premierów, do premiera Bieleckiego, który pracuje w KPRM, ja te telefony wykonuję i radzę się, co my możemy zrobić. Czy to spotkanie w ogóle moje, Latkowskiego, w jakiejkolwiek formule redakcji z premierem ma sens, czy nie. Dowiaduję się, znaczy widzę po tej rozmowie, że premier Bielecki raczej mówi, że też ma odczucie, że to była taka sugestia, ale że raczej takiego spotkania nie wyobrażam sobie, w jakiej formule mogłoby dojść. Pytam go o poradę, jak działać, jeżeli chodzi o tę sprawę wywiadu potencjalnej eliminacji rzecznika rosyjskiego. Bo w dłuższej grani jako Polakowi Polska. Więc najgorsze, co mogłoby być, to gdyby moja redakcja, za którą odpowiadam, mój redaktor naczelny, bezwładnie, bezwiednie zostali wmanipulowani łącznie z panem jako piszącym przez służby rosyjskie, które tak czy inaczej skonstruowały taśmę. A hipotez było wiele.
Łącznie od tego, że ta restauracja była prowadzona wcześniej przy Sejmie, jak pamiętacie, na Lemon chyba tak się nazywała i tam był jakiś rzekomo podsłuch, więc rozmawialiśmy o scenariuszu, czy scenariusz rosyjski jest możliwy, nie potrafiliśmy go sami jako redakcja wykluczyć. Więc kancelaria premiera, do której wysłałem list z prośbą o spotkanie, a nawet przypomniałem fakt, że wręczyliśmy premierowi Tuskowi Nagrodę Człowieka Roku. Zrobiłem to po to, żeby wyeliminować ryzyko, że ja to jestem ten Polak, który wierzy inaczej, nie wiem, w duszy mi gra tam zniszczenie rządu, bo to był nasz drugi zarzut, że chcemy podpalić Polskę. Więc kiedy wiem, że z premierem spotkanie się nie uda, kiedy porady od byłego premiera są takie, że nie sposób z nich skorzystać. I element, który nie był podawany do publicznej wiadomości, no ale jestem pytany pierwszy raz, spotykam się również z Pałacem Prezydenckim, nie z prezydentem osobiście, ale z ministrami i pytam się, jak możemy tak naprawdę, czy działania te służb, brak kontaktu z premierem, jak my, jako wydawca mogę pomóc, upewniać się, że nie stoi za tym wywiad rosyjski. Tylko tym czynnikiem jestem absolutnie zainteresowany. Chyba odpowiedź kancelarii prezydenta jest największym rozczarowaniem, jakie mogłem dostać. I widzę, że to państwo jest bezradne. Nie chciałbym jej przytaczać w tej chwili, bo trwa kampania wyborcza, nie chciałbym się absolutnie wpisywać. Ja mam poglądy bardziej ekonomiczne niż polityczne, więc to, co usłyszałem, myślę, że będzie mogło użyć światło dzienne, czy jestem gotów to powiedzieć, ale po wyborach, bo jako Polak widzę po prostu, że to państwo nie potrafi sobie robić radzić z problemami. Nikogo absolutnie nie interesuje, czy to jest wywiad rosyjski, czy nie. A jako przedsiębiorca zwyczajnie mam odwagę brać problemy na swoje ramiona, swoje barki i wiedząc również to, że żaden z polityków, to są wszystko tylko politycy, którzy obiecają nam wszystko, a nie dostarczą niczego, nie rozwiąże problemu, nie pochyli się nad taśmami, bo interesują ich słupki wyborcze, to odpowiedź i skwitowanie generalnie jest takie, niech się martwią o to służby, jak oni dadzą ciała, to będzie ich problem, a nie nasz. Więc jak mnie pan pyta o to, dlaczego ja się zdecydowałem na spotkanie ze służbami, które zostało mi zaproponowane, ze służbami, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie ma w Polsce innego organu, z którym można się spotkać. Jeśli odmówi wam spotkania premier, jeśli odmówi wam spotkania zajęcia się sprawą prezydent, to gdzie pan idzie? Znaczy, możemy nic nie robić. Okay? Ja pozwalam redakcji robić to, co do redakcji należy. Pisać i wyrażać prawo. Ale co robi jako wydawca w celu upewnienia się, że nie stoją za tym rosyjskie służby i że to wy jako dziennikarze nie jesteście zmanipulowani. Więc jestem w pełni świadomy, że moje spotkanie jest jawne, zabieram na to prawników, jest wokół tego korespondencja, nie ma nic do ukrycia. To jest mój jako obowiązek Polaka współpracować z państwem, kiedy jest taka potrzeba, kiedy może być zależny do państwa. Koniec kropka. Żadnych innych podtekstów i intencji. Więc wydawca może współpracować z tajnymi służbami. To nie jest współpraca, panie Czarny. To nie jest współpraca. Ja ten projekt wyczytałem. Panie Czarny, protokół został zapewniony, że spotkanie nie jest zarejestrowane na nagrywanie. To jest notatka służbowa służb. Ja tego nie komentuję. Wygląda jak wygląda. To nie są w pełni moje słowa. To jest percepcja i wrażenie osoby jednej, z którą się spotkałem w agencji. Czy nie ma pan jakiejś świadomości i prawdy wiarygodności jako wydawca, który publikuje ważne informacje? To pan może... Te ważne informacje publikuje w dwóch ważnych gazetach i teraz wychodzi na jaw. Ja tego nie wiedziałem. Jak pan mówił, że poszedł pan, że to pojawił, trzeba było zrobić z tego komunikat. Dla mnie, gdy dostałem te dokumenty, dowiedziałem się, że pan współpracuje zawodnie, przekazuje informacje o nas z wewnątrz i nasze teksty, uznałem, że traci pan wiarygodność. Panie Czarku, po pierwsze, jako dziennikarz ma pan prawo zapytać. Więc ja tylko mogę wyrazić zdziwienie, że przychodzi pan na salę akademicką, zamiast pytać mnie jako wydawcę, bo mógłby pan mnie dobrze jako dziennikarz, pracownik albo były pracownik się umówić i chętnie odpowiedziałbym pan na te pytania. Nigdy pan nam tego nie wyjaśnił. Wyjaśniłem między innymi na spotkaniu, które zrobiliśmy, kiedy napisaliście list jako redakcja
kontra, ale nie chciałbym poświęcać temu czasu, bo to jest inne spotkanie, więc jestem otwarty na to, że zadajcie pytania, właśnie to, co studentom powiedziałem. Jawność, otwartość, przejrzystość. Nic nie zostało zamieszczone. I to uważam jest największą obroną. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia w tym temacie. Też moi prawnicy, którzy umawiali spotkanie, którzy poszli ze mną na to spotkanie, jak naprawdę cel był jeden. A proszę mi nie mówić też, że jakkolwiek przesyłaliśmy teksty. Agencja dostała gazetę wysłaną do drukarni. Celem tego, żebyśmy mogli zamknąć to, co dbał redaktor naczelny, to żeby Agencja Bezpieczeństwa czy inne służby nie pojawiały się i nie rozbiły naszego procesu wydawniczego. Żebyście jako dziennikarze mogli napisać teksty, zamknąć je, zabezpieczyć, wysłać do drukarni. Nie wyobrażaliśmy sobie zatrzymania procesu wydawniczego. Gazetę, kiedy wysyłamy do drukarni, wysyłamy również do wszystkich systemów dystrybucyjnych, cyfrowych w kraju. Gazet, wydań, między innymi w sobotę, dlatego ukazał się materiał do Rzeczpospolita, która ma w sobotę już dostęp do materiału do drukarni. No, skorzystał dziennikarz, czego nie powinien zrobić zgodnie z licencją, z systemu wydawniczego, wszedł, skorzystał, włamał się, można powiedzieć, i ukradł nasze dane. To, czego Agencja Bezpieczeństwa ze względu na brak środków i nieudolność nie potrafi zrobić, oni tam nie potrafi łamać się do takiego systemu wydawniczego i kiedy mają dostęp już inne gazety, Agencja Bezpieczeństwa nie potrafi tego dostać na tym samym poziomie, musi czekać, nie wiem, może sobie, nazwijmy to ładnie, załatwić z ciężarówki, która wyjedzie z drukarni. To wyobrażam sobie jest najszybciej, jak taka Agencja Bezpieczeństwa według mnie mogłaby taki materiał mieć. Celem publikacji jest z jednej strony ujawnienie informacji, z drugiej strony absolutna pewność, że nie gramy w żadne inne państwo, bo na to nikt sobie z nas nie może pozwolić. Bardzo proszę. Już wcześniej było głośno, już przykaz też na wprost o tym, że istnieje jakaś taśma pani minister Pieńkowskiej i pana Wojtunka. I dlaczego ten moment został wybrany na publikację tych taśm i czy ma on związek z wyborami krajowymi? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo wyobrażenie często jak, to znaczy może to być różnie w różnych redakcjach, ale już w mojej redakcji jest rozdział kompetencji. Ja jestem wydawcą i prezesem wydawnictwa. Decyzje co do publikacji materiału samego, czasu, miejsca, redaktorów, którzy piszą, ma absolutnie redaktor naczelny, czyli w tym wypadku Paweł Lipiński. A temat zgłasza dziennikarz, czyli Cezary Gmyz. Jako wydawca nie widzę tego procesu ani zgłoszenia dziennikarza, ani czy redaktor naczelny zdecydował się na procedowanie z publikacją i finalnie ich puszczenie. Moment, kiedy ja jako wydawca widzę, co idzie do publikacji, jest tylko i wyłącznie momentem, kiedy prawnicy zczytują już gazetę przekazaną do druku i sygnalizują materiały wrażliwe. A to ma na celu upewnienie się, że posiadamy materiały zabezpieczające. Tak? Jeżeli coś jest procesowe i wiemy, że będzie spór prawny, to wtedy rolą prawników, ewentualnie moją, jest to rozmowa z redaktorem naczelnym i zabezpieczenie materiału, czy ten materiał istnieje. I o publikacji, jeżeli chodzi o moją stronę, ja się dowiedziałem w piątek o godzinie 20 bodajże, no wcześniej, bo do rzeczy jest zamykana wcześniej, to o godzinie 17-18, gdzie ta publikacja ma miejsce. To jest autonomiczna decyzja redakcji, więc gdybym pan pytał, dlaczego teraz został opublikowany, to jest pytanie przede wszystkim do dziennikarza, który może powiedzieć, kiedy otrzymał ten materiał. No, tak, przypadkiem to tylko pana gazety, tak, gazety, które pan wydaje, to tak zupełnie przypadkiem to one publikują te taśmy, prawda? Tak, tak. To jest zupełnie przypadek, tak? No myślę, że informator, który nam przekazał te materiały, nabrał zaufania, próbował nie w naszych redakcjach jako pierwszy. Wprost był bodajże trzecią lub czwartą redakcją, w której spróbowano publikować te materiały i podjął decyzję, że tak będzie. Więc myślę, że tak, że zaufanie do moich redakcji jest dużo większe niż do innych redakcji, jeżeli chodzi o taki materiał jak taśmy. Ale to musiałby pan móc zapytać osobę, która jest tym informatorem anonimowym i przekazała te taśmy. Miejmy wszyscy nadzieję, że to informator, którego my widzimy, czy redaktorzy z tego, co to jest osoba polska.
I to jest pytanie, czy za tą osobą polską nie stoi kto inny, tak? No ale tego nie potrafimy stwierdzić my. To muszą zrobić służby, żeby po tych wszystkich elementach, które ujawniamy jako dziennikarze, bo przypominam wam, Latkowski, gdzie próbowano wymusić na nim jakieś informacje, doktor Latkowski no, pokazał te wszystkie materiały, kiedy dostał jakiego SMS-a, o jakiej treści. I to było też jak gdyby moim wskazaniem do służb. Przede wszystkim czytajcie to, co pisze Latkowski, bo on ujawnia wszystko, co może. Jaki SMS, o jakiej treści, o której godzinie. Zakładam, że dla służb jest to proste, żeby sobie wejść na BTS-y i sprawdzić, kto te SMS-y wysłał i z kim się kontaktował wcześniej. I to jest coś, czego my jako redakcja nie jesteśmy władni zrobić. Nie mamy takich narzędzi, wiedzy, możliwości. Natomiast oczywiście no, te taśmy wyglądają, jakby się wpisywały w kampanię. Ten czas publikacji nie jest najlepszy. Pytanie, kiedy faktycznie redakcja dostała te taśmy i kto i dlaczego podjął taką decyzję. I to, o co my biliśmy się przede wszystkim, dlaczego podjęliśmy decyzję o publikacji. Pamiętajcie, że nagranych jest prawdopodobnie od kilkuset do kilku tysięcy godzin taśm. Publikacja sprawiła, że przestaną nagrywać. Dopiero wtedy przestaną nagrywać. Tak więc to jest pytanie, czy mamy udawać, że nic się nie stało. Coś się mówi o nagraniach, jak się stało w mieście. Czy mamy przejść koło tematu, bo to jest misja dziennikarska, żeby pokazywać, ujawniać te różne tematy. Czy mamy jednak to zdetonować i pokazać, jak ogromna jest skala. Latkowski przed publikacją kontaktował się z szefem CBA Wojtunikiem po to, żeby razem z nim, ponieważ z nim się znał, na jego wiarygodności dotrzeć do ministra Sienkiewicza i zapytać go o to, czy są świadomi, że te nagrania się dzieją i że one są prawdziwe, bo właśnie te kilka taśm zostało ujawnione. No więc pytanie, jak wy patrzycie na tą rolę mediów, czy dziennikarz po prostu jedne tematy ma zignorować? No może wybierać, tak? Ale tematy trudne nie są od zamiatania pod dywan. I to chyba jest taka największa porada, jaką mogę wam dać. Znaczy, zmierzyć się z problemem trzeba szybko, sprawnie i stawić mu czoło. To się robi na co dzień w biznesie. Ja ze swojego doświadczenia miałem taką odwagę, żeby nie odmawiać publikacji, które wiedziałem, że będą trudne dla mojego wydawnictwa. Ale mamy świetne polskie przysłowie, to mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Więc stawiliśmy czoła i jak mówię, ja nie mam, jestem jedynym wydawcą, który wydaje tak dwa różne tego typu opinie. Prosty opinie, prosty jest liberalny, progospodarczy, nie jest antykatolicki absolutnie, chociaż patrzy na Kościół okiem krytycznym, ale nie ma tego wpisanego w kredo, więc religią się w ogóle nie kierujemy i nie zajmujemy. Jeżeli można, jeżeli to nie jest temat istotny, nauczny, to te tematy się same nie pojawiają wprost. I tygodnik drugi zupełnie nie wiem, gdzie ta redakcja miała ten problem, jak to możliwe, że redakcja wprost, czy redakcja wprost będzie wydawał tygodnik konserwatywny, kierując się właśnie i poglądami konserwatywnymi i religią, tak? Będąc blisko Kościoła i wartości chrześcijańskich. Więc jest to możliwe, moją rolą jest utrzymanie tego pluralizmu i tak powinno być moim zdaniem w Polsce. Różne media, różne poglądy, które powinny się ścierać tak w polityce, jak i w mediach. A jedynym spoiwem powinna być Polska. Nie ma innego spoiwa. Każdy z nas ma prawo do własnego poglądu, do własnej decyzji, na kogo zagłosuje w tych wyborach. I myślę, że to jest bez znaczenia, czy my wybierzemy tego czy innego prezydenta. To, czego oczekujemy od prezydenta, to jest jawność, przejrzystość, wiara, że robi dobrze dla Polski. Ja nie wątpię, że i prezydent Komorowski i kandydat na prezydenta Andrzej Duda, że oboje mają w duszy dobre intencje, że oboje mówią językiem dbania o Polskę. Może inaczej patrzą na niektóre kwestie, inne mają korzenie wartości, inne mają struktury polityczne za siebie, za sobą. Ale jeśli zobaczycie, że ta debata w telewizji była miałka, okrągła i obła, no bo nie ma jakichś dużych różnic poglądów między tymi kandydatami, tak? Tylko jak gdyby to, z czego się wywożą i to wywodzą z tej walki, to, że oni muszą ze sobą się próbować ścierać, ale na miałkie poglądy, na okrągłe. Więc to, czego wszyscy możemy sobie życzyć, to, że będziemy mieli możliwie najlepszych merytorycznych kandydatów przygotowanych do pełnienia tej funkcji. Zwiedzą, jak działa państwo, zwiedzą, jak działa ekonomia, z tym, żeby pomagać obywatelom, ale dawać im wędkę, a nie rybę. To są fundamenty. Natomiast to, jak zagłosujemy, jak wybierzemy, po to jest demokracja. Żebyśmy mogli się mobilizować, żebyśmy mogli krzyczeć do ostatniej chwili. Nie widzę powodu ciszy wyborczej, bo de facto do ostatniej chwili powinniśmy móc
namawiać do głosowania na swoich kandydatów. Tak? Prawo wolnego głosu i wolnego wyboru są one pierwotne, więc to są tylko ograniczenia prawne, że mówimy to wolno, tego nie wolno, a w erze Twittera rozmawianie, czy tam wygrała cebula, czy ziemniaki, czy ogórki, no to jest abstrakcja zupełnie, tak? Jakie są ceny dzisiaj w kiosku? No wymyślamy, Polak potrafi, więc wymyślamy różne metody na to. Jak z czasem, słuchajcie, nie wiem, chyba już tylko na... Jeszcze mamy 10 minut. To myślę, że pytania. Bardzo proszę. Panie prezesie, powiedział pan, że 70% mediów należy do kapitału zagranicznego. Tak. Pytanie jest takie, czy w związku z tym jest jakieś zagrożenie dla państwa, a jeżeli jest to zagrożenie dla państwa, to jakie są te zagrożenia? Słuchajcie, myślę, że zagrożenia nie ma. Ja podkreślę to świetnie, że Polska, w ogóle to jest najpiękniejsza rzecz, że Polska miała swój okrągły stół i każde państwo, które przechodzi rewolucję, Egipt, Libia, Ukraina, wszyscy powinni marzyć, a właściwie marzą o okrągłym stole, który mieliśmy. No Wałęsie, który miał odwagę skoczyć przez płot. Słucham? Ja wiem, ten nasz okrągły stół, ponieważ jesteśmy blisko tego i mamy różne doświadczenia, absolutnie ten okrągły stół według nas bliska. Zgadzam się, ale mamy prawo patrzeć inaczej. Pan wie więcej. Ja z kolegą mamy doświadczenia w tej sprawie. Różne osobiste, więc. To ja powiem, jaki jest mój pogląd. I jak gdyby rozumiem te różnice poglądów i chętnie słucham ludzi, którzy patrzyli z bliska i mogą więcej powiedzieć. Ale patrząc z Ukrainy, patrząc z Libii albo Egiptu, gdzie giną... Ingerencja po prostu amerykańska i izraelska w celu pozyskania rynku i rosyjska. Rosjanie uważają Ukrainę za swoją sferę wpływu. Polskę też. Tak. No właśnie, to ale jest... Ale zawsze tak, Polski już odpuścili, natomiast Polska może funkcjonować. Ja to powiem, ja akurat się interesuję. Zresztą w ubiegłym miesiącu do rzeczy był tam artykuł z ceną w Radzie Głównej też. Dziękuję bardzo. Ocenia 46. Natomiast powiem panu, że śledzę wydarzenia. Powiem panu o kwestii strefy wpływu. Rosjanie zaakceptowali to, że Polska już nie jest w tej strefie, aczkolwiek błędem jest to, co robią dzisiejsze władze. Ja się nie zgadzam po prostu z polityką PO. Zresztą publicznie to też krytykowałem. Dlatego, że więcej tracimy. Powiedzieć do tego, co pan powiedział. Ten okrągły stół, kiedy patrzymy z miejsca, właśnie jak Ukraina, czy naszego pokolenia, on jest okrągły. Ale my jako Polacy, ponieważ mamy różne doświadczenia, takie jak ma pan, pan widział więcej, wie bliżej, jest wiele teorii, tak zaczniemy to rozgrywać. To ten nasz stół okrągły był faktowy, ale nie w tym rzecz, bo kwestia jest patrzenia na dystansu. Mimo wszystko przeszliśmy łagodną transformację. Były ofiary, tego nie możemy powiedzieć, że nie. Ale ta transformacja była sterowana i to wie pan, był podziałem łuku. Każda transformacja jest sterowana. Pytanie przez kogo i jak dużo mitów i teorii tego stworzymy. Bo jeżeli mówicie, że państwem sterują służby, to ja tego nie widzę. Mamy nieudolne służby do sterowania państwa. One są nieudolne. To więc sterują w tyle, ile to tak. Więc, tak jest, słuchajcie, więc jeżeli mówimy o tej transformacji i tym okrągłym stole, to świetnie, że wpuściliśmy wolny rynek. I to jest super. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że to, co wspomniałem, czyli takie Biedronki, Auchan i inne, no, działają jak odkurzacze. Są w centrach miast, wyciągają swoje marże i wysyłają jako dywidendy za granicę. Teoretycznie nie ma nic w tym złego, ale dlatego powinniśmy konsumować świadomie. Dlatego powinniśmy kupować produkty wytworzone w Polsce. To są polskie produkty. Oczywiście, że lepiej, ale trudno, żeby z drugiej strony przepłacać. Jeżeli pieniądze będą tanie, to co mogę zrobić,
to konsumować produkty z Polski, no nie z Portugalii, no albo przynajmniej mieszać ten produkt, proszę, i mieszać go świadomie. Ale niesprawdzony po prostu informacji, to właściciel portugalski był super. No ale tak możemy teoretyzować, wie pan, nie też się mówi, że jestem student, a jestem człowiekiem, który jako student miał odwagę wepchać się do tygodnika wprost na praktykę w 98, dwudniową praktykę, zobaczyć jak to działa i powiedzieć, ja też to zrobię. I zrobić to z dziurą budżetową, jak redakcja wprost dała milion, że nie, nie 2000 dolarów, czy 2 miliony dolarów, czy dziura budżetowa 1,9 milionów. Ja to nie uderzyłem. Tak, więc stwierdziłem, okej, zaryzykuję, moja dziura była 100 tysięcy złotych, tak na studenta, duże pieniądze, ale zaryzykowałem. Tak? I faktycznie trudno było mi doskoczyć, kiedy to zaczęło działać. Więc no, nie budowałbym teorii państw i gospodarek na mitach sił służb. Może są takie, oczywiście kraje jak Rosja, gdzie te służby po prostu rządzą, ale to jest zupełnie inny temat. No, książka, którą mógłbym wam polecić, to jest książka Billa Browdera, człowieka, który zbudował największy fundusz inwestycyjny w Rosji, Heritage Capital, nie został wpuszczony po 20 latach obecności na tym rynku. Po prostu zatrzymano go na lotnisku w Moskwie i nigdy więcej go do Rosji nie wpuszczono. I on opisuje świetnie, jak działa państwo rosyjskie, jaki jest majątek Putina, to, że 120 milionów dolarów to ujawnił. Miał odwagę ujawnić właśnie Bill Browder. Miliardów, tak, przepraszam. 200 miliardów dolarów. To, skąd one się wzięły, to Browder pomógł rozszyfrować. Browder również miał odwagę doprowadzić do ustawy przed Kongresem Stanów Zjednoczonych prawa Magnickiego za to, że jego prawnik rozszyfrował to, co zrobiono z jego firmami. 38-letni prawnik zginął w rosyjskim więzieniu, ale korespondował z tym Browderem. Browder miał tą odwagę kontra służby, zobaczcie. Jeden indywidualny człowiek, to jest Amerykanin z brytyjskim dzisiaj paszportem. On miał odwagę stanąć i kontra Putinowi, całemu aparatowi i zdradzić tajemnicę Putina, jeżeli chodzi o majątek, o przepływy i napisać, uważam, najodważniejszą książkę na świecie dzisiaj, Czerwony Alert. Polecam wam, jest również w Polsce dostępna, niebywała książka, ale to są, my z polskiego dystansu wiemy, widzimy, sądzimy o Rosji, jeszcze udowadnia i opisuje. Więc tylko konkludując odpowiedź na pytanie, które mi pan postawił, ja uważam, że dobrze, że był ten kanciasty, okrągły stół, tak, który mieliśmy. Dobrze, że mamy wolną gospodarkę. Dobrze, że mamy zagraniczny kapitał, ale jedyne, czego nam potrzeba, to zdrowego rozsądku. Zdrowego rozsądku, żeby tak budować to prawo dla koncernów, dla banków, dla mediów, żeby budować i chronić Polskę. Tak więc koncerny zagraniczne w mediach nie będą zajmowały się tematami ważnymi dla Polaków, bo ich celem jest zysk. Obietnice złożone inwestorom na giełdzie, w przypadku na przykład Axel Springer na giełdzie Frankfurcji, oni mają dowieść wynik, to są pieniądze. Po co mieliby publikować taśmy i brać na, w moim przypadku było to tylko 15 milionów złotych. W przypadku Axel Springer uważam, że byłoby to 150 milionów złotych, jeżeli chodzi o koszt publikacji taśmy. Więc fajnie jest mieć wolną gospodarkę, ale myśmy otwartą Europę, Europą Polska nie jest zamkniętą wyspą. Więc obyście ewentualnie wyjeżdżając do Polski, wracali. Ja to zrobiłem, bo studiowałem, szkołę się kończyłem w Stanach, na studiach jeździłem do Wielkiej Brytanii, ale zależało mi, żeby mój biznes prowadzić w Polsce. Dzisiaj buduję, ostatnia rzecz, o której powiem, firmę Copernicus Ventures z Polką, Ewą Blaisdell, wyemigrowała z Polski. Buduję California Space Center. Jutro będzie mówiła o tym, że mamy formalnie partnera, mogę wręcz powiedzieć, Tima Cooka, Zapla, który będzie zaangażowany w to Space Center. I Ewa po prostu poszła do Tima Cooka na kawę, na konferencji. Podeszła pierwszy raz, zaprosiła go, zrobiła sobie z nim selfie, umówiła się z nim na kolejne spotkanie i na kolejne. I w zeszłym tygodniu opowiedziała mi całą historię o nie tylko o polskich taśmach, tak, to mu zagrało w duszy, nie tylko o projekcie Machina, który relanżujemy jako projekt amerykańsko-polski, nie tylko o Copernicus Ventures jako firmie polsko-amerykańskiej, a Copernicus, bo mówimy o Mikołaju Koperniku i całej rewolucji. I tak się tworzy biznes. Trzeba mieć tą odwagę, żeby otworzyć i trochę mniej wierzyć w te wszystkie mity. Edukacja jest ważna. Ważne, żebyśmy słuchali tego, co mówią do nas osoby, które mają doświadczenie, widziały, ale zdrowy rozsądek mamy swój własny. Więc myślę, że wybory w przedsiębiorczości, w biznesie, w wyborach
politycznych, bo musicie ważyć na zdrowy rozsądek, to nie ma innej drogi. A wiatr będzie grał w oczy, mimo to trzeba wietrzyć, bo miał to skąd budować. Dziękuję bardzo. Niestety ze względów czasowych musimy już kończyć, ale dziękuję Państwu za przybycie i szczególnie dziękuję naszym gościowi, panu Michałowi Miszewskiemu i zapraszam na kolejne pytania do panu Kowalczyka z ZSU. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To całkiem techniczna rzecz, że robimy takie spotkania w ramach tego miejsca, gdzie ludzie naszego pokolenia, czyli młodsi niż 72, przychodzą do osoby o biznesie, polityce i mediach. Mamy miejsca też dla studentów, więc jest lista, jeżeli chcecie się wpisać, wyślemy to zaproszenie. Wpisują się na tą listę, tam mamy też 3 miesiące do potestowania za darmo naszych tygodników w systemie cyfrowym. Także jest listówka MX i jest lista, na którą można wpisać swoje dane.